Dzisiaj pokazaliśmy Wam naszą zieloną strzałę. To było na początku mojej kariery marzenie auto. Siemanko wszystkim, siemanko, z tej strony Leszek. Cześć, Przemek. I Przemek, prosiliście w ostatnim odcinku, przedostatnim, czy tam którymś odcinku wcześniej o prezentację, co wozimy na busach, więc postanowiliśmy zrobić dzisiejszy odcinek. Miejmy nadzieję, że ciekawy. Będziemy jechać naszym jednym z pierwszych busów, LTEC 2, LT35, 9, 7 rok, 2,5. Turbo diesel, 115 koni. W ciągłej eksploatacji jest trochę zaniedbany, ale jest to sentymentalny wóz, więc zrobimy z niego potwora, prędzej czy później go odrestaurujemy i na pewno zadbamy o niego, tym bardziej, że to autko jeździło do Norwegii. Pamiętam, zimą jechałem wymienić 8 opon w samej Norwegii. Ogrzewanie nie działało, bo tylko zimne powietrze dmuchało, wycieraczki też przestały działać w czasie trasy, ale zrobił, dojechał w tom i z powrotem. Myślę, że jedno z aut, które zrobiło najwięcej kilometrów w naszej firmie, dziadek, nie zawiódł nas nigdy. Auto robiło, zrobiło chyba najwięcej kilometrów w naszej firmie. No teraz już nie, jest zdecydowanie mniej. Można powiedzieć, że prawie w ogóle. Jest na emeryturze. Jest już na emeryturze, zasłużony, nie? Tak. Swoje wyjeździło, ale cały czas w razie W awarii iluś tam aut można coś do niego wrzucić, przerzucić, można nim jechać. Pokażemy Wam mniej więcej, co jest na busie, jak zaczynaliśmy. To było nasze drugie auto w firmie. Pierwszy był Kady, ale Kady go już nie ma. Ten już przejeździł 10 lat w firmie, więc no mówię, pokażemy, co tam jest. Z czasem, na początku nie było nic. Później się cały czas coś dokładało, to maszynę, to kompresor, to agregat lepszy, bo tak naprawdę nie jest złe wyposażenie, ale jest wszystko stare, wyrobione i nic, jedziemy, nie będziemy demonami prędkości dzisiaj, ale ważne, że dojedziemy do celu, nie? Oby, tak jest. No i jak widać, stary jak świat, przebiegu ma około 1,5 miliona, bo tu był silnik już wymieniany kilka razy. Nie ma czujników parkowania, nie ma kamerek. Dobrze, że ma wspomaganie. Dobrze, że ma w ogóle wspomaganie. O, klima wygląda tak, okienko. Ale że nie było, nie było w prącie. Ale to była bogata wersja, bo miała elektrycznie otwierane szyby. No mówię, w prącie nie ma tamto. Centralny zamek. Dzisiaj będą spartańskie warunki. Zobaczymy, czy nasze umiejętności dadzą radę. Tak jak się zaczynało, nie było nic. Trzeba było wysilić mózg, ręce. I też się udawało robić. Zobaczymy, co nam wyjdzie, nie? Mi się wydaje, że będziemy główkować i na pewno zrobimy. Może pójdzie dobrze. Na pewno się nie poddamy. To jest tego, jestem pewien. A do czego jedziemy? Jedziemy do klienta, zostawił przyczepę od tandema gdzieś na parkingu. Ponoć stoi już rok czasu. My musimy odblokować niby dwa koła, bo przyjedzie laweta, żeby zabrać to na złom. Żeby chociaż ją wtoczył. Co my podejrzewamy, wiedząc tylko tyle, że są zablokowane dwa koła i musimy ją odblokować. Na pierwszy rzut, na pierwszą myśl wpada to, że któreś koła albo zatrzymały się klocki na nich, nie, i się przyspawały delikatnie i nie chcą odpuścić, albo zaciski, albo siłowniki. To są trzy takie podstawowe rzeczy. Podniesiemy, napompujemy powietrze i zobaczymy. Najprostsza wersja może być taka, że łamiemy młoteczkiem zacisk, po prostu wszystko odpuści. Rok czasu to jest bardzo dużo. Mimo to, że wszystko tam jest w teorii hermetycznie zamknięte, to i tak wilgoć, warunki atmosferyczne robią swoje, że to jednak się tam wszystko zastaja. I tyle, no to nic, oglądajcie nas, pamiętajcie, żeby dać suba, łapkę, komentarz. O, coś odpadło, ale to nic ważnego. Nic konkretnego, to tylko popielniczka już wypadła. Tej, nawet tu nie ma szóstki, zapomniałem, bo każdy teraz musi mieć szóstkę. Ale fajnie tak czasem wrócić do tych starych korzeni, bo naprawdę ja w tym busie przesiedziałem mnóstwo czasu, jak zaczynałem, jeździłem całą Polskę śpiąc w kabinie, nie ma za dużo miejsca, ale fajnie, mi się podoba. Jakaś nutka przygody dzisiaj, Przemo. Sentyment. Ahoj, przygoda, jak to mówią. Przygoda. Co będzie, to będzie.
Właśnie z Przemkiem teraz rozmawialiśmy, że jeden z ostatnich naszych busów, który ma tak długą dźwignię zmiany biegów. Tak jest, nie wiem. A nie tak jak tych malutkich, teraz cyk, cyk. Pokażę wam je. Trójka, czwórka, piątka, bo jeszcze pewnie nie wszyscy wiedzą, że to tak wygląda. Kierownica jak w ciężarówce. Duża. Ogromna. Ale wszystko czuć, jedziesz na drodze i wszystko czuć. Dobra, dojechaliśmy na miejsce. Na miejsce. Zrobimy wam szybką prezentację naszego busika. Oto i on. LTEC 35. ,7 rok, 2,5 TDI, 115 koni niezawodne. Lampki, orurowanie robiliśmy w własnym zakresie. Przejdźmy do jego wnętrza. Dużo się tu nie zmieniło. Podłogę sam kładłem. Blachy ryflowane jakieś 9-10 lat temu. Wyważarka też już ma dobre 10 lat, ale do tej pory wszystko dobrze robi. Węże. Maszyna Hoffmana. Podnośniki, koła, opony zapasowe do osobówek. Kompresor stojący to była nowość. No i agregat. Agregat to jest akurat świeżynka. I co tu się zmieniło? Tu się zmieniło to, że Olek trochę siatki poprzestawiał, trochę sprzętu dołożył. Bo to auto było typowo na osobówkę, czyli wyważarka, montażownica. Później się zmieniło na ciężarówkę, czyli dodatkowo klucz. Dodatkowo jakieś lewarki. A tak poza tym dużo różnych rzeczy tu nie ma. My wzięliśmy z Przemkiem sobie sprzęt dodatkowy, taki co podejrzewaliśmy, że może się przyda. Zasadki na jeden cal. Błotek duży. Przejdźmy do tyłu. Tak jak mówiłem, kompresor zmęczony, ale dalej pompuje. Agregat nowszy, z innych busów wyjęty. Tak naprawdę podstawa, można powiedzieć, epoka kamienia łupanego, ale miejmy nadzieję, że w tym przypadku, co będziemy robić dzisiejszą akcję, sprzęt nie przerośnie umiejętności. A oto nasza przyczepa. Co tu się dzieje, Przemo? Cześć. Zablokowana cała pierwsza oś. No to widać. Pierwsza oś, ale tu widzimy hamulce tylko na pedał nożny, nie? Dokładnie, hamulec nożny. Zobacz na tarcie, jakie są zardzewiałe, więc no, obstawiam, że klocki się przyssały, przyspasały. Tak obstawiam. Można zacisk spróbować ruszyć. Zobaczcie. Tak wygląda. Ile ona tu stała? Rok? Na moje 2 lata. 2 lata. O, tylko 2 lata. Co to jest? Dobra, no nic. Bierzemy się za robotkę. Co zrobimy? Podniesiemy na pewno jedną oś. Najpierw jeszcze napompujemy do układu powietrze. Później podniesiemy ośkę na lewarku i będziemy myśleć. Zastosujemy taki nasz patencik już dawno wymyślony, tak zwany motylek. W większości naczep możecie podpompować powietrze. Cyk. Tu. Tu. Jeżeli nie ma tych bolczyków, to często i gęsto znajdziecie je na przykład na butlach gdzieś. Musimy się odnaleźć troszkę na tym busie, co gdzie jak, ale myślę, że damy radę. Agregaty mamy w większości te same na każdym busie. Ten klucz, wam jeszcze zdradzę tajemnicę, u nas w firmie żeśmy stawiali na wszystko, co najnowsze, co najlepsze, co najmocniejsze. Im szybciej my zrobiliśmy robotę, tym szybciej mogliśmy jechać dalej. Klient był zadowolony. Ten kluczyk był to pierwszy w Polsce na jeden cal z długim czpieniem i powiem wam szczerze, że 50 na 50. Zaraz zresztą zobaczycie go w akcji. 50 kół zrobił, 50 nie odkręcił nawet. Powiecie, że Milwaukee jest mocniejsze. Otóż robiliśmy testy z Milwaukee, bo Milwaukee'ego też mieliśmy na jeden cal, też jeden z pierwszych w Polsce. No i niestety przy tym kluczu to jest nic. Jednak ten jest dużo, dużo mocniejszy. Odkręcimy sobie koła w tym przypadku. Tu powietrze działa na zaciski tylko wtedy, jeżeli naciśniecie
hamulec nożny. Więc najłatwiejszy sposób: odkręcić te siłowniki, zaślepić powietrze i w teorii powinny koła odpuścić. Ale jeżeli kierowca tutaj shuntingowy powiedział, że nie chce jechać dalej, to obstawiamy nie same siłowniki, a to, że klocki po prostu przyspawały się do tarczy. Ewentualnie nie chcą cofnąć zaciski i tyle. No nie ma za dużej filozofii w tym przypadku. Z tyłu widzicie duże siłowniki. O tam. To są siłowniki na hamulec nożny i hamulec ręczny. Teraz wam pokażę, jak klucz działa. Dobra, Przemo gdzieś zagubił nasz patencik motylka. Kurde, nie wiem, gdzie to jest najgorsze. Ale damy sobie radę inny sposób. Podejrzewam, że łatwiej by było, bo tu ci wchodzi do środka. Ja będę pompował, a ty tam sobie trzymaj. Trzeba sobie radzić. Pobudzić na trzepę też od hamulca akurat, nie? Tak czy siak, niech mu naleci do zbiorników, bo na pewno są puściutkie. Ale jedyne co przemono to tak, te hamulce są pojedyncze, czyli tu one nie blokują, jak nie mają powietrza, nie? Dokładnie. Więc jedynie musi być, że się przyspawały, no. Mało prawdopodobne, że na łożyskach stanęły. Ja obstawiam, że odkręcimy koła. Pyknie wyłokiem. Może być. O, podnosi. Strzela coś. Ja słyszałem, że strzela, no. A nogi się przesuwają. Czemu, wiesz co ci powiem? Tak sobie pomyślałem, że i tak nie musimy więcej powietrza pompować, bo tu i tak jest niepotrzebne powietrze na tej osi przecież, nie? I powietrze tu nie jest. No właśnie, no to podnosimy. No tu gdzieś leci, albo przy rozdzielaczu, albo gdzieś tam, wiesz, przy tym zaworze. Więc pali ho to, no jak ten tu shunter mówi, że tylko ta ośka trzyma, to sobie damy bez problemu z tym radę. Naczepa to mam w sobie, nie jest ciężka, bo waży gdzieś koło ile? 5 ton? 3-5 ton podejrzewam. Sama rama, sam szkielet. Podniosąc ją za jedną stronę, za resor, i tak nam się podniesie cała ośka. Z autopsji już to wiemy. Często jest tak, że wystarczy, że podniesiesz jedną stronę, a i tak ci się cała podniesie. Uwaga, Przemo podnosi. Dobra. Ale co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że ta ośka trzyma, a ta nie, tu powinno być odwrotnie według mnie. No dokładnie. Weź spróbuj koła puknąć w koło młotem i może puści. No może tu wystarczy jedno dobre uderzenie i... Dobra, więc odkręcajmy, użyj naszego elektryka. Kiedyś takiego nie było, nie? To było cacko, które dużo pracowało. Ale w pewnym momencie przestaliśmy go używać. Na autostradzie jest to bardzo fajna rzecz, jeżeli robicie jakieś nowe auto. No i na pewno daje w ręce poczuć, nie? Tak. No to teraz młotek zobacz. Był zawsze. O, młotek był zawsze jedną z pierwszych, najważniejszych rzeczy. Proszę. Po dwóch strzałach jestem zadowolony. Pewnie też zauważyliście w niejednym naszych filmików, że my nie mamy trzonku drewniany, tylko trzonki z kompozytu, bo tamte wszystkie niestety się łamały. Co tu widzimy, Przemek? Widzimy wszystko zardzewiałe. Zdrewną wielką rurkę. I widzimy, że klocek połączył się z tarczą. Mówię, widzimy, że klocek się połączył z tarczą. Tak. A mi się wydaje, że one się przyspawały, wiesz? A mi się też wydaje, tylko ten jakbyś trochę puścił. Możemy popuścić, spróbować popuścić zacisk, nie? A
daj no ten dziesiątkę jak masz. No spróbuję tu ci popuścić, ale podejrzewam, że tam jest i tak wszystko stojące. Ani w te, ani we w te. W najgorszym przypadku to tu będzie wyjęcie zacisku. Wyjęcie zacisku. Nie, to nie działa. Może siłownik też jeszcze padł, sprężyna, bo też może być, nie? Mhm. Chociaż tu nie ma sprężyny. Tu jest przecież powietrze, nie? Możemy inaczej dmuchnąć, odkręcić i spróbować dmuchnąć w siłownik, żeby go ruszyło może coś. Bezpośrednio wiesz. Siłownik. Czy coś go tutaj ruszy? Nie, w środku wiesz, tu wszystko jest tak zardzewiałe, no. Uważamy to. Zacisk. Możemy pokazać. Zacisk rozpręża. Odpuść trochę tam. O. Czyli zacisk się rusza. Co to znaczy? Klocki! Co będzie co? Pyknąć z niego i tak trzeba będzie w niego tu walczyć. Tylko klocka. O, zawleczka się wyciąga. To jest wielki plus. Prawie się jeszcze przydała łyżka. Spróbujemy ją łyżka. Jeszcze łyżkę? No tam mamy łyżkę. Spróbujemy chociaż jednego klocka wyjąć. Otóż udało nam się ściągnąć lewą stronę. Zobaczcie. Klocek przyspawał się do tarczy. Tak to się dzieje po paru latach stania padania deszczyku. Koło się kręci jako tako. W tym przypadku było łatwiej odkręcić zacisk, cztery śruby z tyłu, zbić delikatnie młotkiem. Nie. To nie ma co czekać. Ten sam przypadek. Ten sam przypadek. Czyli odkręcamy cztery śruby, które trzymają zacisk, czyli już wam pokazuję. Mamy taki specjalny kluczyk do powijania. Wcześniej takiego też nie mieliśmy na tym busie, ale zrobiliśmy się. Chociaż zwykłymi płaczkimi oczkowymi, te co mamy, bodajże to są dextery, to też dużo zacisków ściągnęliśmy, dużo pobijaliśmy i powiem wam, że niby no najmy takie, nie? Tak, a wytrzymały, bo one od początku. Tak jak widzicie, Przemo odkręca klucz numer 24 z reguły. Mi tylko zostanie z tyłu zaślepić powietrze od tych siłowników, żeby mu nie uciekało jak będzie naciskał nowy hamulec. W tym przypadku mało sprzętu, dużo talentu, to co mówiłem na początku. Główka pracuje. Jak nie tak, to tak, nie? No i troszkę siły, zobaczcie, wystarczy jeden klucz 24, młotek jakbyś mały. Jakbyś teraz ten duży 24? To nie było duży 24. 25? Czyli tak naprawdę potrzebne są tylko klucz, młotek, duży młotek. Jeszcze 22, żeby przewód od powietrza odkręcić. No i z dwie trytki. Tak naprawdę klucz elektryczny bądź pneumatyczny, lewarek. Ewentualnie manualny kluczyk, eleczka, rureczka. Krzyżak, tak zwany krzyżak. Krzyżak. Też by się zrobił. Też da się zrobić. Tylko chęci. A klucz do pobijania różni się tym, że z reguły jest jednostronny, jest dużo szerszy, no i mocniejszy. Ma nawet taką główkę do kupania, jak widać. Nie odstrzeliwuje przy... Mamy nadzieję, że oglądacie nasze filmiki, że widzieliście ostatni taki, który dobrze szedł. Co to było? Co tak dobrze szedł? Szpilki? Wymiana szpilek, tak, w takim 17,5. Możecie sobie zobaczyć. Jeżeli macie jakieś propozycje, co mamy nagrywać. Teraz zaczynamy serię z busami, bo prosiliście właśnie w odcinku chyba 79, żebyśmy nagrali trochę co mamy na busach, więc postanowiliśmy z Przemkiem troszkę wam pokazać, cofnąć się w czasie, jak zaczynaliśmy, aż dojdziemy do naszego najlepszego
busa najbardziej wyposażonego. Zaczynamy od naszej zielonej szczały, który jest dziadkiem, 97 rok. I jak widać, coś tam jest. Dużo rzeczy nie ma, ale i tak damy radę. Tak będziemy po kolei ciągnąć od najstarszego, myślę, że do najnowszego busa. Może będzie was coś ciekawiło. A i jeszcze cała historia tych busów jest taka, że to wszystko lata, robota pokazało, co na którym busie musi być, jak to ewoluowało wszystko z zwykłego blaszaka do busa, który był zaprojektowany przez nas i taką firmę, z którą współdziałamy, wygłuszenia, wszystko, no petarda, ale to naprawdę lata doświadczeń, lata jeżdżenia tych wyjazdów. Szczelam, że ich było gdzieś około, ile może być, 10 lat. Podejrzewam, że około 100 tysięcy, może nawet grubo więcej, bo nawet tego nigdy nie liczyliśmy. Jesteś dobry w pukaniu, Przemo, jesteś dobry, muszę ci przyznać. Się nie pukać. Lata pukania. No, wiesz, lata doświadczenia w pukaniu. Odkręciłeś? Odkręciłem. To użyjesz teraz naszego narzędzia specjalistycznego. Co będziesz pukał? Będziemy pukać zacisk. Zaraz zobaczymy. I przypominamy, to idzie na złom, także nie mówcie, że uszkodzimy, nie uszkodzimy. To już kalaweta i złom. Ale czekaj, bo i tak nawet jak będziesz pukał w ten zacisk, w jarzmo generalnie, to i tak się nic nie stanie. To jest tak twardy materiał. Się po prostu obija, ale przypuszczam, że mogą być komentarze, że psujemy albo coś. Nie, tutaj to nic nie szkodzi. Nie psujemy. No czekaj, oddech. Widać. Widzę, że umiesz bardzo dobrze walić, Przemo. No. Widać, że klacek odpuszcza już tutaj. Wyślizną się trochę starczy. Pukać, walić to normalnie samowystarczalny człowiek. Dobrze, Przemo jednak ma power waty. Zobaczcie, jak się tutaj klocek odbił na tarczy. Nie wiem, czy to widać dobrze, bo słońce świeci akurat nam w oczy. Ciężko chodzą, ci powiem, zacisk, piasty, ale się rozruszają. Zacisk chodzi, no, nie było. Nie ma nawet luzów. Myślę, że teraz jakbyśmy go założyli z powrotem, to by jechał dalej, nie? O, nawet widać, jak opony się tutaj odkształciły delikatnie. Przemo tam skoczy, zaślepi przewody, znaczy zagnie przewody tak, żeby powietrze nie uciekało. Też bez jakiejś tam fanaberii, po prostu na sztukę. Waldek to na stojący tu przed, no właśnie, nasz mały książę. Nasza zielona strzała, która dzisiaj pierwsza robota od dłuższego czasu, a naprawdę będzie trzeba ją poklepać, bo babcia czy dziadek, ale już nieraz ratował nas i pomagał nam pracować ciężko. Co użyjesz do tego klucza płaskiego numer 25? Próbujemy. Uda nam się? Myślę, że się uda. A jeszcze może wam powiem szybko, przed zieloną strzałą co było. Przed zieloną strzałą był kady. Na kadym nie miałem nic, tylko przewód od powietrza. Jak tu kręcić koła? To były 2013 rok. Jak tu kręcić koła, jak tu pompować, jak tu naprawiać cokolwiek. Otóż wpadł mi pomysł taki, że wziąłem przewód, szybko złączkę i łączyłem się ściągnikiem siodłowym. A każdy, kto jeździ tirami, wie, że tam sprężarka jest w miarę dobra i pompuje 10-12 barów i tak do układu, więc wyglądało to tak, że się podłączałem, odkręcałem jedną nakrętkę z reguły, czekałem, aż nabije powietrze w baniaki i znowu, i tak to się działało. I też było dobrze, też się dało zrobić. A nie to, co teraz ludzie wymyślają, że musi być sprzęt najlepszy, a mniej wiedzy, techniki. I to samo jest pewnie u was za kierownicą. Większość teraz młodych chce jakieś auto 2.23, automat myślący za niego, lusterka zamiast lusterek, te kamerki. Wszędzie jest to samo, w każdej branży. Każdy chce wszystko jak najlepsze.
a często nie ma doświadczenia niestety. Więc nie zapomnijcie wpadać na nasz kanał, dajcie suba, łapkę, komentarz. Dziękujemy, że jesteście z nami, że pomagacie nam się rozwijać. Dajcie znać, co byście chcieli widzieć, kogo byście chcieli widzieć przy następnej robocie. Na razie, tak jak wspomniałem, próbujemy nagrać serię z naszymi busami, bo ktoś tam, kilka osób prosiło w komentarzach, żebyśmy pokazali, co mamy na pace, jakim sprzętem robimy. Więc dzisiaj pokazaliśmy wam naszą zieloną strzałę naszego dziadziusia, 97 rok, LTEC 35. To było na początku mojej kariery marzenie auto. Naprawdę jest frajda po dłuższym czasie wsiąść w niego, jechać. Jak go zrobimy, odrestaurujemy, wtedy będzie jeszcze większa frajda. Samo założy kapselki, opuści. Mamy koniec, sprzątnięte. Jak widać, robotę da się zrobić nawet takim sprzętem. Nie trzeba mieć za dużo. Minimalnie. Tak, przede wszystkim liczy się, co chcesz osiągnąć, co chcesz zrobić. I co powiesz na temat dzisiejszej roboty naszym dziadkiem? No i co? Pewnie się z dziadkiem też się da. Bez marudzenia, bez niczego. Z uśmiechem na buzi. Z uśmiechem na twarzy. Piękna pogoda, młoteczek. Teraz będziemy jechać okienko na dół. Zimny łokieć. Zimna kola. I wszyscy przeżywamy drugą młodość. Dokładnie, wszyscy przeżywamy drugą młodość. I autko i my. Więc widzieliście naszego... To był drugi bus w firmie, bo tak jak wspomniałem, Kadego już nie ma. Kady też był 97 rok, też robił trasy do Niemiec. Ten robi trasy, robił do Norwegii, najdalsza jego trasa. Niemcy obskakiwał, Francja, cała Polska, ale to cała Polska. I myślę, że będzie nam się udawało zrobić następne odcinki na kolejnych busach. Może niekoniecznie w tym duecie Przemo i ja, ale na przykład z tymi osobami, które teraz na nich jeżdżą, może w ten sposób zrobimy. To zobaczycie, poznacie też innych chłopaków. Oni wam opowiedzą może, jak się jeździ na ich busach, bo też trochę z nimi są. Z reguły każdy chłopak ma swojego dedykowanego busa, ale jak trzeba, to my jesteśmy wszyscy elastyczni. Przesiądziemy się z jednego do drugiego, nie marudząc, że na przykład tego się nie da, czy tego się nie da, bo wszystko wiadomo, się da. Że wszyscy wszystko mają, mogą się różnić tylko ułożeniem na aucie. Ale wszystko jest praktycznie tak samo wyposażone. Więc, oprócz tego. Więc z mojej strony dziękuję, że byliście z nami. Mam nadzieję, że wam się dzisiejszy odcinek podobał. Pozdrawiam. Zapraszamy do oglądania, subskrybowania i do zobaczenia na następnej robocie.